Który cukier jest zdrowy? Dzisiaj o cukrze białym, ale nie tylko, bo również o cukrze brązowym, erytrytolu, ksylitolu, stevii, cukrze trzcinowym i brązowym. Po to porównanie tych wszystkich rodzajów cukrów w stosunku do cukru białego, czy też warto wydawać te pieniądze na te alternatywne formy cukru, czy też alternatywne cukry, czy nie warto. Który to cukier jest zdrowy? Nazywam się Renata Polak. Cukier biały, wiemy, wytwarzany jest z buraków cukrowych, które są w Polsce sadzone, przetwarzane i wytwarzany jest zwykły cukier, który dostępny jest w każdym sklepie. Cena tego cukru od 3 zł, 3,50 zł, może do 4, 4,50 zł, w zależności od sklepu. Powszechnie dostępny. Dodam, że w Polsce spożywamy średnio około 45 kg cukru na głowę w ciągu roku. I wcale spożycie tego cukru nie spada, mimo tego, że cały czas mówi się nam, że cukier jest niezdrowy, mimo tego, że ostatnio wprowadzono podatek cukrowy, który ma zmniejszyć spożycie cukru w Polsce. Wcale tak się nie dzieje. My nadal jemy dużo cukru. Cukier biały, jak powiedziałam, w ostatnim czasie ma bardzo negatywny marketing, jest postrzegany negatywnie, mimo tego spożywamy go sporo. W dużych ilościach zaburza florę bakteryjną jelit, generalnie prowadzi do próchnicy w zębach, zaburza generalnie nawet gospodarkę hormonalną, powoduje, że stajemy się otyli, jest dobrym pożywieniem dla komórek rakowych, czyli ma same negatywne skutki, jeśli oczywiście jemy go w nadmiarze, bo jeśli jemy go w jakimś umiarem, no to on nam dostarcza energii do szybkiego działania, tak? I również cukier jest potrzebny, glukoza jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Mózg bardzo dużo potrzebuje cukru do dobrego glukozy, do dobrego funkcjonowania. I to jest ten biały cukier. Generalnie przy produkcji białego cukru produktem ubocznym produkcji jest melasa. Z tej melasy robi się syrop. I teraz przechodzimy płynnie do cukru brązowego, który, jak się okazuje, nie jest niczym innym jak białym cukrem, który najczęściej jest spryskiwany melasą. Jest uznawany za zdrową alternatywę cukru białego. Cena tego cukru, jak sobie muszę przypomnieć, z tego co oglądałam, to jest w granicach 7,99, 8 zł i więcej za kilogram cukru brązowego. I ten cukier brązowy, jak się okazuje, wcale nie ma innych właściwości niż biały cukier. On wcale niczym się nie różni. On nie jest lepszy, on nie jest bardziej zdrowy. On ma takie same właściwości, dostarcza tak samo energii, tak samo podnosi poziom cukru we krwi. Działa tak samo na cały nasz układ, tyle tylko, że jest brązowy, czyli jest spryskany melasą. Wcześniej jeszcze ten cukier brązowy wytwarzany przez dodawanie syropu melasowego do gotujących się kryształów cukru. Jednak okazało się, że prostszą metodą jest po prostu spryskanie białego cukru. Kolejny cukier to cukier trzcinowy. Cukier trzcinowy również w Polsce uznawany za zdrową alternatywę do białego cukru. Cena, pozwólcie, że spojrzę, cena za cukier trzcinowy to mamy gdzieś 8-9 zł za kilogram. W Polsce nie uprawiamy trzciny ze względu na warunki geograficzne. Jest on uprawiany trzcina jest uprawiana tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. I tutaj powiem Wam, jak szybko wyleczyłam się z cukru trzcinowego. Otóż zdarzyło mi się kiedyś pojechać do znajomego, który pracował w firmie, która sadziła, ścinała i następnie przetwarzała trzcinę cukrową na cukier trzcinowy. Ja byłam pełna zachwytu dla niej. Mówię, słuchaj, no wspaniale, świetnie. W takiej świetnej firmie pracujesz. Macie masz cukier trzcinowy, pewno po preferencyjnych cenach. On do mnie mówi tak, chcesz, to zaraz cię od... W momencie od nie chce ci się jedzenia cukru trzcinowego. Ja bardzo zdziwiona, mówię, słuchaj, no ale co jest? Przecież trzcina cukrowa, tak jak powiedziałam, rośnie w warunkach w klimacie, w którym jest ciepło i wilgotno. Jest bardzo wysoka. W związku z tym plantacje trzciny cukrowej są genialnym domem dla szczurów, myszy czy węży. Uwielbiają te zwierzątka tam sobie budować gniazda i tam być. I okazuje się, że w momencie, kiedy przyjeżdża kombajn, maszyna, która ścina tą trzcinę cukrową,
to niestety, ale również zabija te wszystkie żyjątka, czyli te węże, te szczury czy te myszy. I teraz ta trzcina cukrowa jest ładowana do kadzi z wodą po to, żeby ją umyć i te zwierzątka czy też te kawałki tych zwierzątek wypływają na górę. I to sprawiło, że już od tamtej pory nie tykam się cukru trzcinowego, ponieważ faktycznie taki jest proces produkcji. Trzcina cukrowa musi być oczyszczona z tego, a następnie jest przetwarzana. W związku z tym ja osobiście dziękuję za cukier trzcinowy i tak również przepowiedzieć, że ten cukier trzcinowy wcale nie jest lepszy od cukru ani brązowego, ani białego. On po prostu jest inny w smaku. Natomiast jeśli chodzi o wartości odżywcze czy energetyczne, to są identyczne jak w przypadku cukru białego czy cukru brązowego. Więc to mnie wyleczyło skutecznie przed kupowaniem cukru trzcinowego. Kolejna rzecz to stevia. Stevia polecana jako alternatywa dla cukrzyku przede wszystkim, ponieważ nie powoduje takiego wysokiego skoku cukru. Przez długi czas nawet nie była dozwolona w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że okazuje się, że istnieją obawy, że ziele stewi może uszkodzić nerki, układ rozrodczy i układ krążenia. Może również obniżyć bardzo ciśnienie i wchodzi w interakcję z lekami obniżającymi poziom cukrowy krwi. Okazuje się, że stewia również z dużej ilości mogą powodować biegunkę, mogą powodować wzdęcia, mogą wywołać nietolerancję glukozy albo nawet zaburzenia metaboliczne. Tutaj mówię to, co wyczytałam z badań. Stevia generalnie również oprócz tego, że jest polecana cukrzykom, że ona obniża poziom cukru, to tak jak powiedziałam, ona może wchodzić w interakcję z innymi lekami, które spożywamy na obniżenie poziomu cukru. Mało tego, stevia jest bardzo droga, bo jak sprawdziłam na internecie, to słuchajcie, to pół kilograma stevii chyba, to była chyba pół kilograma, kosztowało 78 zł, to więc to jest bardzo wysoka cena. Można sobie stewię samemu zasadzić w ogrodzie, czy też nawet w doniczce, ale jest to kłopotliwe i tak naprawdę jeśli chcemy, nie wiem, chcemy użyć trochę cukru do pieczenia ciasta, no to z tej stewii raczej takiej surowej nie możemy skorzystać. To jest stewia. Ksyliton to jest kolejny cukier, który również jest bardzo drogi, marketingowo dobrze się sprzedaje, ksylitol. Jest oryginalnie, generalnie on zaczął być produkowany w Finlandii już po II wojnie światowej, z tego względu, że wtedy były bardzo duże niedobory cukru na rynku fińskim. I Finowie znaleźli sposób z miazgi drzew liściastych, a w głównej mierze z brzozy, wyprodukowali cukier zwany ksylitolem. On ostatnimi czasy stał się takim dobrym, zdrowym alternatywą do białego cukru. Czy to w ogóle do cukru? Okazuje się przede wszystkim, cena jest bardzo wysoka, bo kilogram ksylitolu kosztuje 17 zł i więcej, w zależności od sklepu, w którym kupimy ten ksylitol. Kolejna sprawa. Wiecie o tym, że ksylitol jest toksyczny dla psów? Pies może zdechnąć po zjedzeniu ksylitolu. Badania mówią, że człowiek na człowieka nie ma takiego działania. Aczkolwiek przedawkowanie cukru, zbyt duże spożycie tego ksylitolu, może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby. Bezpieczne dawki to są około albo 4 gramy na kilogram masy ciała. To są bezpieczne dawki dla człowieka. Wtedy nic się nie dzieje. Generalnie prawda jest też również taka, że może on prowadzić, że może on wywoływać gazy i powoduje zbyt duże odsączanie wody w jelitach, czyli stolec staje się zbyt twardy i dochodzi do nadmiernej fermentacji w jelitach właśnie przy spożyciu ksylitolu. W związku z tym mówię produkt, a jeszcze dodatkowa rzecz, którą należy wspomnieć, to kiedy ksylitol stał się bardzo popularny, Chińczycy stwierdzili, że oni również mogą go produkować i wyprodukowali syntetyczny ksylitol, który był tańszy, również nazywał się ksylitol, tylko był produkowany chemicznie. Dzisiaj już wielu ludzi jest tego świadomym, że ksylitol jest w głównej mierze produkowany w Chinach. W związku z tym, jeśli ktoś kupuje ksylitol, to zwraca szczególną uwagę, żeby on produkowany jednak w Finlandii, nie w Chinach. Bo w Finlandii on jest produkowany faktycznie z tej miazgi drzewnej, natomiast w Chinach to tak nie do końca wiadomo, z czego on jest tam produkowany. Więc to jest ksylitol. Cena, tak mówię, 17 zł za kilogram. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, 17 zł za kilogram i więcej. Kolejnym produktem, kolejnym rodzajem cukru, czy też alternatywy do białego cukru jest erytrytol. Erytrytol
jest produkowany z kukurydzy przy użyciu różnych rodzajów drożdży. Jest on produkowany, jest to produkt chemiczny, jest to ono chemicznie wytwarzane. Erytrytol generalnie przeczytałam, że może nawet uszkadzać nerki. Ostatnio okazało się, badacze znaleźli, że on świetnie działa jako pestycyd na muszki owocowe. W związku z tym przemysł rolniczy podjął już badania i próby wykorzystania tego erytrytolu jako naturalny, jako pestycydy na muszki owocowe. Erytrytol powoduje w dużych ilościach zjedzone, powoduje wzdęcia, skurcze, gazy. Mogą występować nudności, nawet bóle głowy przy spożyciu erytrytolu. Jest również badanie, które wykazało, że wysoki poziom erytrytolu we krwi może prowadzić do wzrostu wagi ciała, tłuszczu na brzuchu i zmian w składzie ciała, czyli tłuszczu do mięśni, procentowego udziału tłuszczu do mięśni. Erytrytol nie ma znaczenia, jeśli chodzi o obniżanie poziomu cukru we krwi. Jak tu badania stwierdziły, że generalnie jest to mało prawdopodobne, aby erytrytol był szkodliwy, gdyż ludzie spożywają go z umiarem jako część zrównoważonej diety. Ale wyobraźcie sobie teraz, jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, upiec ciasto i stosujemy do tego erytrytol. Do tego również erytrytol dodajemy do schłodzenia kawy czy herbaty. Dodajemy erytrytol jako dodatek do potraw. I już się nam tego erytrytolu bardzo dużo robi, którego spożywam. I niepotrzebnie pojawiają się tam różne problemy metaboliczne. W związku z tym, myślę, że konkludując, który cukier jest zdrowy, powiem tak. Nadmierne spożycie cukru nie jest zdrowe, bo my spożywamy faktycznie zbyt dużo cukru. Powinniśmy ograniczyć jego spożycie. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, to nakręciłam filmik, ile cukru jedzą, spożywają dzieci. Warto zobaczyć. I tu jest problem, ponieważ nasze dzieci spożywają zbyt dużo cukru na masę ciała. I to będzie dla nich groźne w perspektywie 10, 20 czy 30 lat. Natomiast jeśli chodzi o rodzaje cukru, biorąc pod uwagę, a jeszcze nie dodałam, ile kosztuje erytrytol. Erytrytol kosztuje chyba 26 zł za kilogram. Jeszcze raz sprawdzę. Gdzie miałam to zapis? Więc tak, 26 zł i więcej kosztuje kilogram erytrytolu. W związku z tym, biorąc pod uwagę zakres cenowy, jaki mamy, że mamy, zaczynamy od cukru białego, który kosztuje powiedzmy 3,50 za kilogram, do stewii, która jest najdroższa, i później erytrytol, to pytanie, czy faktycznie my osiągamy jakieś pozytywne efekty, jeśli stosujemy stewię, erytrytol, ksylitol, cukier brązowy czy trzcinowy. Czy nie lepiej po prostu ograniczyć ilość spożywania białego cukru? I tak naprawdę okazuje się, że najzdrowszym cukrem jest po prostu cukier biały. Czyli na pytanie, który cukier jest zdrowy, okazuje się, że ten zwykły biały cukier jest najzdrowszą formą cukru, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i wystarczy tylko ograniczyć ilość spożywanego cukru. Czyli na przykład, nie mówię o niesłodzonej herbaty i kawy. Wyeliminujcie napoje słodzone i to wystarczy. Tutaj momentalnie, jeśli to zrobicie, to w błyskawicznym tempie będziecie w stanie zrzucić wagę. Bo w tych napojach słodzonych jest bardzo dużo cukru, który tak naprawdę nie czujemy. One są niesamowicie, jest to niesamowicie duży skok wtedy poziomu cukru we krwi. W związku z tym, tak jak mówię, najlepiej jest spożywać zwykły biały cukier, on jest chyba najzdrowszy, ale ograniczyć ilość, czyli nie spożywajmy 45 kg cukru na głowę w ciągu roku, tylko weźmy chociaż, zredukujmy to o połowę, czyli do 20 kg. Więc myślę, że tutaj po przeanalizowaniu wszystkich tych rodzajów cukru zostaniemy przy tym, że jednak ten biały, zostaniemy przy tym białym cukrze, że on będzie ten najzdrowszy cukier. Życzę Państwu, żebyście Państwo ograniczyli spożywanie białego cukru i w ogóle jakokolwiek cukru. Dużo zdrowia i do zobaczenia w następnym filmie. A jeśli Państwu się film podobał, to zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrypcji, bo to sprawi, że mój kanał będzie się rozwijał. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.